Wracamy z Londynu z Bartkiem, czyli Bartek wyjątkowo bez muchy. Tak, edycja limitowana. Także słuchajcie, bądźcie z nami. W związku z tym, że jesteś bez muchy, to będziesz mówił, że tak powiem, to, co się tam na sercu. Tak, nieoficjalnie, wszystko, co tu się dzieje na backstage'u. Co tu się, słuchajcie, dzieje? Dzieje się mnóstwo, bo mamy, słuchajcie, w Londynie 200 dostawców obszarów związanych z EduTech, czyli tematami, którym razem z Bartkiem żyjemy. No i słuchajcie, czym żyjemy? No tym, że edukacja zdalna jest hipernowoczesna, jest strasznie ważna dla wielu organizacji. Zgromadziła 8 tysięcy osób co najmniej na Expo i na konferencji. Bartku, co tam na konferencji się dzieje? Ciebie zapytam, bo ja dzisiaj cały czas na stoisku, a ty jesteś w obu tych miejscach, czyli i z nami na Expo, i na konferencji. Co na konferencji? No, konferencja jest naprawdę olbrzymia, dostawców jest mnóstwo. I widać, że ta działka się rozwija, tak? Mm-hmm. Czyli to, co możemy czytać w różnych raportach, statystykach, że tam miliard, 200 miliardów dolarów i tak dalej, to tutaj widać. Dostawcy są, niektórzy tak wypasieni, mają stoiska, można się i najeść, i napić, i gadżety elektroniczne zgarnąć. To już nie jest, że długopis czołówek, nie? Jakby widać tutaj ten przepych. I generalnie jest mnóstwo różnych małych i dużych firm, mm-hmm. oferujących różne właśnie rozwiązania z działki Learning Technologies, tak? Więc są i producenci kontentu, są i producenci narzędzi do produkcji kontentu, są różnego rodzaju, bardzo dużo jest dostawców platform e-learningowych, mm-hmm. systemów LXP, różnego rodzaju rozwiązań webinarowych, a także różnych innych serwisów, które uzupełniają tą całą ofertę, mm-hmm. tak? Czyli no, nie da się tak naprawdę fizycznie być na każdym stoisku, tak? Ale słuchajcie, rzeczywiście dzieląc, to mam podobne wrażenia co ty, czyli mamy dostawców narzędzi do produkcji kontentu. Tak. Całe firmy, które produkują content w oparciu na narzędzia. Aha. Potem mamy jeszcze pewnie taką grupę, której trochę nie wspomniałeś, ale pewnie dodał biblioteki contentu, czyli tak gotowe, jest. Słuchajcie, biorę i mówię, no, uploaduję, macie pracownicy, uczcie się. Nawet tak? Nie trzeba uploadować, wszystko jest dostępne, gotowe. Tylko się płaci i do widzenia. I do widzenia. I to, słuchajcie, ten rynek istnieje, jest bardzo ciekawy też. Jakie trendy w tym kontencie, nawet nie tyle produkcji, tylko właśnie w tej dostawie, bo trochę żyjemy w takich czasach, ty i ja wyczuwamy bardzo mocno, żyjesz od wielu lat, też świetnie budujesz swoją, podziwiam twoją i markę i też to, co robisz na LinkedInie, dzieląc się z ludźmi właśnie trendami o e-learningu, to my mówimy o tym, że ten content jakby jest już dostępny wszędzie. Teoretycznie nie musisz nic kupować, możesz właściwie się uczyć za pomocą YouTube'a, za pomocą wyszukiwarek goglowskich, właściwie możesz się nauczyć wszystkiego, ale są tacy ludzie jak ty, ja i kilka tysięcy osób w tej sali, którzy mówią, pomimo tego, że wiedza jest dostępna właściwie za darmo wszędzie, to trzeba coś z nią zrobić, żeby ta wiedza trafiła i została zachowana w twojej głowie pracowniku, banku, firmy farmaceutycznej. Aha. To co takiego się dzieje na tej drodze, że tak content curation, aha. ten dobór tego contentu jest jednak sensownym procesem? Znaczy trend, który tutaj zaobserwowałem, trochę mnie zaskoczył, tak? Bo przyjeżdżałem tutaj z taką myślą, że okej, mhm. pewnie będzie dużo o VR-ze, dużo będzie o sztucznej inteligencji, Learning Analytics, bo wiadomo, Donald Taylor tak. przeprowadza co roku tą ankietę i Learning Analytics jest na pierwszym miejscu, wyprzedził właśnie personalizację, więc takich rzeczy się tutaj spodziewałem, tak? Natomiast jak się rozmawia z tymi dostawcami, to oni nawet jak gdzieś tam mają zaszyty jakiś taki box, który nazywa się sztuczna inteligencja, nie wiadomo co to jest tak naprawdę pod spodem, mm-hmm. ale nawet jak to mają, to nie jest coś, o czym mówią na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o VR, tych dostawców też tutaj chyba trzech naliczyłem, więc nie jest to coś takiego, co nagle zalewa ten rynek i jest takie ogólnodostępne. Mam wrażenie, że to trochę jakby już stanęło, tak? To, co obserwowałem w zeszłym roku i to, co obserwuję w tym roku, to jest mniej więcej na tym samym poziomie. Natomiast to zdecydowanie widać zarówno na konferencji, jak i tutaj na tej części wystawowej. To jest coś, co tutaj nazywają training ecosystem, mhm. tak? Czyli nie szukamy jednego narzędzia, jednego rozwiązania, jednego dostawcy, tylko patrzymy, co mamy u nas w firmie, jak to możemy wykorzystać, czego nam ewentualnie brakuje właśnie w tym rozwoju pracowników i na tej podstawie dobieramy jakieś jeszcze dodatkowe rozwiązania, tak? Bo mhm. już jakby odchodzimy od tego modelu, że mamy jedną platformę e-learningową ze super. Wszystkimi możliwymi funkcjonalnościami. I zaganiamy tych tak, ludzi. Z narzędziami, chodź, cały content jest w jednym miejscu. Aha. No bo tak, to co mówiłeś, tak teraz nie zdobywamy wiedzy, tak? Jeżeli na przykład szukamy jakiejś informacji, no to nie szukamy jej w LMS-ie, tylko na Google, na YouTubie, gdziekolwiek, tak? I ta nasza działka edukacyjna wygląda podobnie. Mamy różne przyzwyczajenia, różne narzędzia w firmie, no bo większość firm ma już jakieś doświadczenie i tych narzędzi w trakcie swojej historii dużo kupiło. No i teraz musimy nauczyć się właśnie to wszystko synchronizować, wykorzystywać razem. Super, słuchajcie, nowa kompetencja, w ogóle nie tyle synchronizacja
wiedzy dla konkretnego użytkownika, pracownika, że masz się nauczyć na początku, właśnie employer brandingu, potem pierwszy krok w firmie tego, ale musisz się w ogóle jako pracownik, od naszej perspektywy użytkownika, poruszać w tym całym ekosystemie. Do tego potrzeba takich partnerów jak ty, czy właśnie jak działy rozwojowe w firmie, które pomagają pracownikowi ogarnąć ten świat wiedzy, która jest właściwie potężna, tak? Wiele rzeczy, które ja słyszę tutaj, ja jestem od strony dostawcy, który spotyka się i rozmawia z klientami, oni mówią, jak to zintegrować, bo jest dużo, nie wiemy jako pracownicy, jako HR, że nawet czasami nie wiemy, jak się w tym ogarnąć, więc mam pełną rację, że ten ekosystem powinien być, ktoś go powinien znać, a użytkownik powinien go na Boga zrozumieć jakoś, tak? A jeszcze dodałbym od siebie, oczywiście w kontekście GameKill, który jest w tle, powinien być angażujący i podany trochę tak, jak ja się uczę w domu. A w domu uczę się w sposób atrakcyjny, w sposób taki, jak lubię, w sposób, który mi odpowiada wtedy, kiedy chcę i tak, jak chcę. No a w firmie jest bardzo różnie. No właśnie, słuchaj, jest lepiej z tą edukacją biznesową teraz, niż było lat temu 5? Na pewno jest lepiej. No bo jakby dostawcy tych rozwiązań technologicznych też zauważyli, co się dzieje dookoła, tak? Tak, UX na przykład wzrósł moim zdaniem. Tak, zdecydowanie, tak. I też wszelkiego rodzaju te rozwiązania, które pomagają nam znaleźć informacje, tak? Znaleźć jakieś materiały szkoleniowe, bo w dzisiejszych czasach nie jest problemem brak tych materiałów, tylko właśnie znalezienie tych najlepszych, właściwych. Tak? Ludzie nie mają cierpliwości, nie mają czasu przeszukiwać jakichś repozytoriów szkoleń w firmie, tym bardziej, że to często były jakieś takie repozytoria stare, które teraz pewnie w połowie się nawet nie odpalają. To się zmieniło, tak? Tak, no i jakby te nowe narzędzia, one jakby biorą przykłady z tych wszystkich społecznościowych różnych portali, z tych narzędzi, które wykorzystujemy na co dzień, nie tylko właśnie z działki edukacyjnej. I to już nie wygląda jak jakiś system do ewidencji, nie wiem, narzędzi w warsztacie, tylko rzeczywiście jako takie nowoczesne rozwiązanie, z którego chce się korzystać, tak? Słuchajcie, jesteśmy w Londynie. Moje zdanie jest takie, mamy podobne wyzwania w Warszawie, w Londynie, w Berlinie, w Malezji, w Singapurze. Przed chwilą skończyłem rozmowę z przedstawicielem banku w Malezji, który opowiadał mi, słuchajcie, no jota w jota te same dylematy, które mają moje koleżanki, koledzy z banku w Polsce. Walka o talenty trwa. Walka o talenty. To jest ten problem, tak? Niesamowite to jest. Rozwijać. Tak, więc słuchajcie, nie tylko tacy takie friki jak my, którzy tylko żyją tą edukacją, ale wiele osób, którzy oglądają to, myśl tak jak użytkownik, patrz na ten ekosystem, żeby był zrozumiały, czyń go atrakcyjnym. Na pewno trendy, które się będą coraz mocniej wzmocniały, to właśnie jest analiza danych, o której wspomniałeś. I teraz, pewnie za rok, za kilka lat, my oczywiście gamifikacja, czyli mówimy o tym, żeby zrobić to atrakcyjnie. No i bądźcie i ze mną, i z Bartkiem, bo tutaj jest zawsze odpowiedź na to, co jest hot, a co jest not, to będziemy o tym mówili. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzięki, pozdrawiamy Was. Do zobaczenia, hej.